Siema, witam was w kolejnym Motokoto vlogu z lasu. Na kołach, super moto. Fajnie, fajnie. Czasami tak sobie pośmigać na super moto w lesie, a na kostkach po drodze można sobie bardziej motocykl wyczuć w innych warunkach niż normalnie. I naprawdę jest to bardzo takie sprzyjające. No, sprzyjające rozwoju techniki i umiejętności w ogóle. Bo człowiek nie jest taki jakby cały czas przyzwyczajony do jazdy w jednych warunkach, tylko potrafi się dostosować do zmiennych warunków. Fajna sprawa, naprawdę polecam wam. Jeśli jeździcie supermoto, spróbujcie sobie tak pojeździć odważniej trochę po lesie. Fajna sprawa. Właśnie o tym mówię, że fajnie tak po takich leśnych dróżkach można się poślizgać na tych kołach supermoto. Ło, zagapiłem się. Ale powiem wam, że ręce bolą od takiej jazdy. Ale to fajnie, no przecież po to jeździmy na tych motocyklach, żeby się zmęczyć, prawda? Żeby sobie trochę powariować, odreagować. Po to są motocykle właśnie, żeby sobie poszaleć. Tak podczas takiej jazdy na kole niby to szalejesz, każdy powie ci, że szalejesz, ale to naprawdę trzeba być spokojnym podczas takiej jazdy na kole. Tak się trzeba skupiać na drodze, tak się skupiać w ogóle na tym, jak operować tym motocyklem. To jest naprawdę spokojna jazda, a nie jak inni mówią: o, bo on szaleje na tym motocyklu. A to nie jest tak, że odkręcasz gaz i po prostu sobie jedziesz. Nie ma tak. Musisz wiedzieć, ile tego gazu dodać. Musisz bardzo ostrożnie z nim postępować. A nie jak wszyscy mówią: on szaleje, wariat na tym motocyklu się gania na tym jednym kole. Ale ja na przykład znam wiele osób, które szybciej jeżdżą na dwóch kołach niż ja na jednym. I stwarzają większe zagrożenie dla przechodniów niż ja tak sobie jadąc, nie? Nie chcę mówić, że jestem jakimś tam super gościem, który umie jeździć bardzo na tym jednym kole i ma taką wielką kontrolę nad tym motocyklem, bo tak nie jest. Nikt nie może być niczego pewny jadąc czy to samochodem, czy motocyklem. Ale kurde, no bądźmy szczerzy, wiele osób jest takich, którzy się po prostu czują na motocyklach zbyt dobrze. Nie wiem, no może po prostu naprawdę tak się czują. Ale cóż, no każdy jeździ jak chce, tylko pamiętajmy, żeby w tym wszystkim nie uważać tylko na siebie, tylko także na innych, no. Róbmy to na takich właśnie drogach jak ta, zobaczcie. Jadę już tyle czasu i nie widziałem jeszcze żadnego samochodu. Starajmy się robić to w takich miejscach, gdzie po prostu nikomu nie będziemy przeszkadzać. Jak już chcemy sobie uczyć się jeździć na gumie, to róbmy to w takim miejscu, gdzie naprawdę nie będziemy nikomu zawadzać, a świat stanie się lepszy. Powiem wam, że jak nagrywałem tego vloga na święta, to wtedy mówiłem, że jest bardzo ciepło i byłem w bluzie i tak dalej. No i wiecie co, przeliczyłem się tak naprawdę, bo przewiało mnie trochę w plecach. No i tak już mnie męczy to od tygodnia ponad. No i nie było wtedy aż tak ciepło, no ale teraz
to naprawdę dopiero teraz czuć to ciepełko. Naprawdę bardzo przyjemnie się jeździ. Tak się zapuszczamy tą dróżką, bo jeszcze ją nie jeździłem. I chyba, bo zaraz będę się zawracał, chociaż widzę tam jakieś fajne miejsce, więc może niekoniecznie. O proszę. Karzeczka, szczerze mówiąc, nawet tutaj nie byłem. Może bym tu zjechał w dół? O, sobie odpoczniemy troszeczkę, damy rączkom odpocząć, popatrzymy, poodpoczywamy, tylko zdejmy gogle, bo naprawdę jak nie wieje, jest się stoi, to naprawdę jest bardzo cieplutko. Strzelimy zdjęcie przy okazji jakieś ładne, bardziej lub mniej. Dobra, chyba trzeba się zawijać. Wpadłem na fajny pomysł. Przyjadę tędy. Ło, ześlizguję się. Tak w ogóle to nawet nie wiem, która godzina jest. 17:24. Pamiętam, jak tutaj któregoś razu do tego lasu wjechałem tak po prostu na dziko między drzewa. No i znalazłem jakąś dróżkę, nie? Cisnę tą dróżką, tak dość ostro jechałem. No bo wiadomo, jak to w lesie. I tak jechałem dość ostro. Tak pół coś mi mignęło przed oczami, nie? Ja patrzę, sarna biegła, kurde, no dosłownie nie wiem ile z metr przede mną wszystko żyła, ale miałem pełno w gaciach, mówię wam, masakra. Powiedzcie, co to za człowiek, którego nie rajcuje na supermoto jeżdżenie po asfalcie, tylko pakuje się do lasu, co? Pole się zaczęło, więc się droga kończy. No ale tu coś widzę, więc chyba trzeba będzie skręcić i sobie jechać do drogi. Nie wiem, czy tędy w ogóle przejadę, tak się pakuje. Sprawdzimy, a ja chyba nie bardzo, bo tu patrzę. A poczekajcie, o proszę. Tu już mamy wyjazd na drogę. To z rozpędu i się może wjedzie. Supermoto nie jest wcale takie złe, jeśli chodzi o trakcję. Naprawdę. Tak myślisz sobie, o, bo ci ścigaczami to jadą tak powoli po tych drogach, się boją, bo ślisko i w ogóle. Ale na supermoto to w ogóle są inne odczucia. Jest motocykl jest lżejszy i przez to nie jest tak podatny na ślizganie i na wywrotność. Mimo tego, że jest wyższy oczywiście, ma wyższy środek ciężkości, to jednak nie jest tak, że tym supermoto się jeździ jak po lodzie, gdy zjedziemy z asfaltu. Nie, jest naprawdę fajnie. No nie jest oczywiście tak jak na kostkach, ale no nie bądźmy jacyś tam super wymagający. A zobaczymy, czy zrobię podjazd. Tu jest taki podjazd, więc spróbujemy go zrobić. Ło, ale w czerep dostałem gołęzią. Jakaś tam kreska została, nie? Yeah.
jest tak źle na stojąco. Ostatnio jakoś mi nie wychodziło, a teraz patrzę, już tak nie ściąga jak wcześniej. Ale ręce bolą. Ale bolą! Ale bolą! I opad! W ogóle powiem wam, że ostatnio uczyłem się robić taki bike life. No i powiem wam, że dość ciężkie to jest, żeby tak jeździć bez hamulca. Bo naprawdę trzeba się mega skupić i mieć mega wyczuty motocykl. No ale zaraz spróbujemy taki bike life zrobić. Czyli tak z kanapy. Spróbujemy teraz ze wskoczeniem. Czekajcie. Strujeczki. No jeszcze muszę potrenować nad zeskokiem. Bo tak, żeby na dwie nogi zeskoczyć, to trochę ciężko, bo ten motocykl tak się dobija do ziemi. No i ciężko jednak utrzymać tą równowagę. Zapraszam was na grupę Motokoty i Stunty, do której link macie w opisie. Zapraszam was także na naszego Facebooka Motokoty. Zostawcie pod tym filmem łapkę, skomentujcie, czy wam się podobało. No i jeśli chcecie więcej, to subskrybujcie. A na pewno coś będę dla was rzucał. Trzymajcie się, pozdro.